Cześć! Ostatnio sporo czytałem na czacie w Diablo Immortal i dowiedziałem się. Bardzo dużo ludzi pyta się, gdzie można farmić esencję potworu. Znalazłem taki jeden spot. Pozwólcie, że wam go pokażę i zobaczymy, ile w ciągu paru minut. Tak, ile w ciągu paru minut uda mi się wydropić esencji. Także zapraszam do oglądania. No dobra, jesteśmy więc na zamarzniętej tundrze i zobaczmy, czy to, co powiedziałem, sprawdza się. Bo od dłuższego czasu już jestem tutaj. Od dłuższego czasu już tutaj sobie farmię i co chwilę właśnie wypadają tutaj esencje potworów. Nie chcę widzieć na razie żadne party. No i przy okazji może zrobimy sobie jeszcze jakieś zadania poboczne. No i już mamy pierwszą potworną esencję. Czyli... No, już powoli zaczynałem się sprawdzać moje słowa. W ciągu godziny potrafiłem tu właśnie 10 tych jednostek esencji wydropić. To jest takie minimum. Chociaż można nawet pewnie i szybciej. Na tym miejscu potrafi się dużo potworów zrespić, jak i pewnie dużo esencji może wydropić. Może, choć nie musi. No to się generalnie znajduje się całe to miejsce na zamarzniętej tundrze. I to jest tutaj ten cały obszar. Jeżeli znacie jakieś lepsze miejsce, to się podzielcie z nimi w komentarzu. Z chęcią je odwiedzę i przetestuję. O, i jest kolejna potworna esencja. Już 2 na 10. A minęło raptem parę minut. Masz naszą wdzięczność, wojowniku. Niech błogosławieństwo tego azylu i tak dalej. Coś dostanę w zamian? Nagrodę? Co to za światło? No dobra, poproszę więcej tej potwornej esencji. No i jest, proszę bardzo. Poszedłbym dalej i ominąłbym potworną esencję. To mnie się podoba. I powiem wam, raptem minęło, nie wiem, 7 minut. Już 3 kule esencji na 10 możliwych wydropiłem. Mało. Jak na początku grałem, to praktycznie w ogóle mi to nie dropiło. A teraz jak głupie. No i jest kolejna potworna esencja. Ile tym razem? 4 na 10. Jeszcze przy okazji jakieś wydarzenie się zrobiło. No i demoniczna katapulta do zrobienia w zadaniach eksploracji. Cienie dokonały rajdu na skarbiec 100 razy, a ja należę do cieni, to też bym musiał pokazać, jak to wygląda. Bo może inni nie są wtajemniczeni. W sumie ja też nie jestem, bo dopiero co mnie zaprosili parę dni temu. No i elita na mapie, ktoś ją wziął? Nie, jeszcze nikt jej nie wziął, widzę. Albo nie, ktoś ją wziął. Jedynie co wypadło, to co? Starożytna esencja do wydarzenia. W tym miejscu nieraz, nie dwa pojawia się kapliczka, jak i również tutaj po środku. W tym miejscu również tu się pojawia kapliczka, no i właśnie ktoś mnie znów uprzedził, ktoś ją wziął. No, jakaś większa elita widzę, ale chyba już ktoś ją zajął, jakiś jegomość. Kula wyładowań. Tak, fajnie, esencja, tylko nie ta, co ja chcę, ta starożytna. O, jest i kolejna! Jest potworna esencja, 5 na 10. To wychodzi na to, że to jest bardzo dobry spot na dropienie potwornej esencji. No i jest kolejna potworna esencja, 6 na 10. No i przy okazji pojawiła się kapliczka expa, no i potworna esencja. Ile? 7 na 10, kule doświadczenie, pięknie to leci. Aaaa, goblin, dawaj legendę. Elita, kurde, za dużo ich tu się pojawiło. Dobra, goblin nie żyje, czas na elitę. Panowie, ale proszę mi tu pomóc. Nie, jest to może potworna esencja, ale pradawny relikt zawsze się przyda do wydarzenia. A nie, była gdzieś potworna esencja, tylko nie widziałem gdzie. 9 na 10, a to jeszcze jedna. No i jest potworna esencja. Bierzemy? Ile jest? 10 na 10, dlatego... Udajemy się do miasta. No dobra, to jesteśmy w mieście. Bestiariusz Horadrimów. To nam pokaże Księga Mądrości. Grobowy Karakan. Zobacz podsumowanie przygody, pokaż. Znaleziono nowe przedmioty. Elitarny łowca. Udało ci się zabić wielu wrogów i zdobyć mnóstwo doświadczenia oraz materiału. No i tak jak żeście widzieli, udało mi się zebrać 10 potwornych esencji i nie wiem, co ludzie mają na myśli, mówiąc, że ciężko im się dropi. No nie wiem. Napiszcie w komentarzu, jak wam się dropiło te potworne esencje. Ile wam się udało w ciągu, nie wiem, tych 4, bo mi to 40 minut zajęło. Ile udało się w ciągu 40 minut wam uzbierać potwornej esencji. A jeszcze poprosiłbym o jakąś małą subskrypcję, komentarz, komentarz, like oraz udostępnianie. Także trzymajcie się, na razie, cześć.